Dzień dobry, nazywam się Kalina Gierblińska i zapraszam na kolejny odcinek podcastu pod tytułem Rzadko się o tym mówi. Podcastu, który powstaje przy współpracy z firmą VitaFlow. Dziś Państwa i moim gościem jest Małgorzata Maćkowiak, dyrektor z Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Chorym na Fenyloketonurię i Choroby Rzadkie Ars Vivendi. Dzień dobry, pani dyrektor. Dzień dobry. Zacznijmy może zatem od samego początku historii stowarzyszenia. Jakie były motywy założenia stowarzyszenia i jak wyglądały początki działalności? No cóż, to były trudne czasy. Nie było internetu, telefonów, żadnych opracowań książkowych, które, w których można byłoby znaleźć informacje na temat jednostki chorobowej. No, po prostu nie było nic. Tak więc nie było ogólnie żadnej wiedzy. Natomiast wszystkim towarzyszył strach, przerażenie i najgorsze ze wszystkiego bezsilność i bezradność taka totalna niemoc. Rodzice oczywiście zabiegali bardzo często w gabinetach, to z późniejszych opowieści to wiemy o jakieś kontakty z innymi rodzicami, z innymi rodzinami. No niestety te zabiegi były nieskuteczne. I w momencie, kiedy ludzie się nie znają, kiedy właściwie nic nie wiadomo o chorobach, no, widzimy, że coś się dzieje niedobrego, że jest tam niezmiernie trudno, nie wiemy, gdzie można byłoby zweryfikować chociażby te informacje, które udało nam się pozyskać od lekarza. Zwykle człowiek w takich sytuacjach jest nieufny i Chciałby potwierdzić to w jakiś sposób w innym miejscu, od innych ludzi, no ale ponieważ takich możliwości nie było. Więc też były różne skutki, zatrważające historie, gdzie nie wszyscy poważnie traktowali zalecenia lekarzy i z tamtego okresu też z tego powodu mnóstwo upośledzonych dzieci. No ale to właściwie ta cała sytuacja sprawiła, że w którymś momencie uznaliśmy, że dobrze byłoby coś zmienić, coś poprawić w tym systemie i, i tak dojrzeliśmy do decyzji o założeniu stowarzyszenia. Oczywiście najpierw to była grupa grupka kilku osób, później to się rozrastało. W zasadzie e, mogliśmy liczyć tylko na, wszystko załatwiało się pocztą tak zwaną pantoflową. No ale, ale no, oczywiście szło to opornie, było, było, było mnóstwo utrudnień, ale udało się i na dzień dzisiejszy ta grupa się rozrastała, tych członków stowarzyszenia i na dzień dzisiejszy jest to grupa kilkusetosobowa, mhm. no tak mniej więcej. Minęło już kilkadziesiąt lat od powstania Stowarzyszenia. Co się udało zmienić przez ten czas i jakie były i są najważniejsze projekty i inicjatywy Państwa Stowarzyszenia? To, co się udało na przestrzeni lat, oczywiście długo można by na ten temat mówić, ale to, co dla nas rodziców chorych dzieci bardzo istotne, to to, że udało się to środowisko pacjenckie zintegrować. Choroba nie wybiera, więc jesteśmy rozproszeni po całym kraju. Jest to bardzo trudne w nawiązywaniu nowych kontaktów czy relacji. Oczywiście dzisiaj nie, ale w tamtych czasach bardzo, więc ale doprowadziliśmy, udało się to zrobić z dużym wysiłkiem, ale jednak. No i na dzień dzisiejszy też mamy możliwość wyboru. Placówki leczniczej, poradni metabolicznej. Kiedyś wszystkie dzieci leczone były w jednym miejscu. Był to albo Instytut Matki Dziecka, jak również jakaś część dzieci była leczona w Centrum Zdrowia Dziecka. No więc to też było jakimś potwornym utrudnieniem. Natomiast dzisiaj, dzisiaj rodzice mogą, mogą sobie wybrać tą placówkę. Mogą również decydować o wyborze lekarza prowadzącego. Jak również, co niezwykle istotne, wybór preparatu leczniczego, oczywiście dla dziecka w danej grupie wiekowej i oczywiście po uzgodnieniu z lekarzem. Kiedyś tego wyboru, tych preparatów nie było. Był jeden wstrętny, obrzydliwy, dzieci nie chciały pić, odwadniały się, lądowały w szpitalu. Było bardzo ciężko, więc dzisiaj ta sprawa jest akurat, a już rozwiązana i jest to niezwykle istotne, bo podstawą zdrowia tych dzieci jest jednak dieta. Więc zależy rodzicom i wszystkim na tym, aby dzieci piły preparaty i żeby dieta była stosowana. Więc te preparaty muszą być do nich dostosowane, oni muszą mieć możliwość wyboru, bo w innym przy w przypadku no, powtórzy się mogłaby się powtórzyć sytuacja sprzed lat. To, co stowarzyszenie oferuje swoim podopiecznym, to, to jest cały szereg tutaj oczywiście rzeczy, między innymi wsparcie prawne w każdej sprawie indywidualne konsultacje dietetyczne, psychologiczne, pomoc przy uzyskiwaniu orzeczeń o niepełnosprawności, pomoc przy odwołaniach. Oraz w przypadku pozyskiwania refundacji leków w procedurach importu docelowego, jeśli chodzi o choroby ultra rzadkie. Jest sklep PKU, gdzie, można, gdzie wszyscy mogą się, niezależnie od tego, gdzie mieszkają, zaopatrywać w różnego rodzaju produkty dietetyczne. Warsztaty kulinarne, cykle szkoleń, spotkań takich edukacyjno-integracyjnych dla różnych grup wiekowych. Oczywiście z udziałem rodziców, z udziałem dzieci. W nich, na tych spotkaniach oczywiście to, co również istotne, obawianie i uświadamianie rodzicom, jakie są ich prawa, zarówno polskie, jak i europejskie. Ogólnopolskie konferencje naukowe pod nazwą Akademia Metaboliczna z udziałem wielu specjalistów i ekspertów z różnych dziedzin. Współpraca z SPKU, To jest organizacja europejska, której jesteśmy członkiem. Konferencje te odbywają się w różnych krajach każdego roku w innym kraju. I tu muszę się pochwalić, bo my również mieliśmy ten zaszczyt być organizatorem takiej konferencji w Polsce. Tak więc, już jakieś doświadczenie. Mamy i to było bardzo cenne dla wszystkich. Zasponsorowaliśmy udział w tej konferencji 120 osobom. To jest bardzo dużo, bo te konferencje europejskie są płatne, a więc dla naszych pacjentów czy rodziców w zasadzie niedostępne. Zwłaszcza kiedy wszystko jest w euro. Wakacje, wakacje takie dwutygodniowe turnusy rehabilitacyjno-wypoczynkowe połączone z edukacją. Oczywiście pomagaliśmy z racji wojny na Ukrainie, również dzieciom, które tam mieszkają i żyją, wysłanie transportów z żywnością, z jakimiś maskotkami na pocieszenie, jak również spotkania rodziców z dziećmi, którzy przyjechali do Polski, uciekli przed wojną. Prelekcje również robiliśmy w szkołach na temat chorób rzadkich. Celem było uświadamianie i przekonywanie do większej tolerancji i akceptacji tej inności z powodu choroby diety. Projekty unijne, na przykład taki ciekawy projekt dwuletni, który był dla, dla stu pacjentów który był dedykowany pacjentom od 16 roku życia wzwyż i w ramach tego projektu organizowaliśmy kursy przygotowujące do zawodu, doradztwo zawodowe, nauka języka angielskiego dla grupy początkującej i zaawansowanej, to była bardzo intensywna nauka, pomoc przy podjęciu pracy, finansowanie nauki, jeśli ktoś wybrał sobie konkretną szkołę. A nie było go stać na opłacenie, więc też było to możliwe. No i to w zasadzie to oczywiście takie najważniejsze rzeczy. Tak więc, jeżeli ktoś tylko chciałby i chce zdobyć wiedzę i wsparcie, zawsze w naszym stowarzyszeniu może uzyskać. Oczywiście na temat tych wszystkich działań, o których powiedziałam, można byłoby mówić bardzo dużo, bo korzyści kolosalne płynęły i płyną z tych wszystkich spotkań. Mhm. Za Państwa działalność, aktywność otrzymaliście, państwo stowarzyszenie otrzymało dużo nagród i na liście tych nagród są między innymi Order Uśmiechu, srebrny krzyż zasługi. Anioł honorowy, kryształowa gwiazda chorób rzadkich, odznaczenie ministra zdrowia za zasługi dla ochrony zdrowia i wiele, wiele innych. To prawda, te wszystkie nagrody i wyróżnienia to naturalnie wielki zaszczyt, ale przede wszystkim miłe jest to, że tak wielu pacjentów i rodziców docenia nasze działania i rozumie, jak ważny jest silny ruch pacjencki. Jest to jedyna droga do stworzenia lepszej przyszłości dla naszych dzieci. Wiadomo, że trzymanie się razem zawsze gwarantuje sukces. Oczywiście, to, że nasze zaangażowanie i starania widzą też inni, jest niezwykle ważne i istotne, tym bardziej, że to ogromna dla nas jest też satysfakcja, bo proszę pamiętać, że my zawsze. Pracowaliśmy zawodowo, a praca, którą wykonywaliśmy na rzecz stowarzyszenia, to było coś zupełnie dodatkowego, więc w zasadzie nasze życie było przepełnione: praca, praca i jeszcze raz praca z jednej pracy do drugiej. Mhm. A jakie cechy uważa Pani za najważniejsze w prowadzeniu organizacji pacjenckiej? No, tutaj, żeby taka organizacja, bo to bardzo istotne dla, dla rodziców, dla całego środowiska pacjenckiego, żeby taka organizacja miała rację bytu i mogła skutecznie służyć pacjentom i ich rodzinom, na pewno nie wystarczą szczere chęci lub co gorsza, chęć zaistnienia. Trzeba jednak mieć pewne cechy charakteru, trzeba lubić ludzi. E, trzeba być osobą wrażliwą, e, mieć niezwykłą cierpliwość, wyrozumiałość. Trzeba posiadać e, to bardzo ważne umiejętność słuchania. Ludzie w sytuacjach, e, czy kryzysowych, czy trudnych, mają naturalną potrzebę takiego zwyczajnego wygadania się. E, no, należy mieć również zmysł organizacyjny. E, Trzeba być w miarę dyspozycyjnym, no i skutecznym w tych swoich działaniach czy poradach. No i to, co ja uważam za też niezwykle ważne, trzeba być prawdziwym w tym, co się mówi i co się robi. Łatwość nawiązywania kontaktów. To też jest niezwykle istotna cecha. Kontakty osobiste, które później w jakiś sposób. Procentują w załatwianiu najrozmaitszych y, spraw, w rozwiązywaniu problemów. Taka zaradność życiowa, operatywność, no i wiedza, przede wszystkim wiedza. Wiedza jest kluczowa we wszystkich dziedzinach życia. No i oczywiście y, również niezwykle istotne, że y, tym wszystkim działaniom muszą y, towarzyszyć pewne wartości i cechy, y, cechy charakteru, a więc tu mówię o moralności, etyce uczciwości, szczerości, no i bezinteresowności. Mhm. A z jakimi problemami dzisiaj mierzą się pacjenci z fenyloketonurią? Czy coś należałoby zmienić, poprawić w systemie ochrony zdrowia? Tak, sporo udało się tych problemów rozwiązać i poprawić, ułatwić życie. Natomiast jeszcze jest bardzo dużo do zrobienia i jeśli chodzi o, małe, o małych pacjentów, to w zasadzie oni są zaaplikowani najlepiej. E, dzisiaj dzieci mają i rodzice mają pewien komfort, ale dzieci mają wszystko. Są badania przesiewowe, e, 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 każde dziecko e, e, jest pod opieką konkretnej e, poradni metabolicznej, ma swojego e, lekarza prowadzącego, dietetyka. Może, po, no oczywiście, jest towarzyszenie. gdzie też my nie wchodzimy przecież w kompetencje lekarzy, ale we wszystkich innych życiowych sprawach czy w sytuacjach najrozmaitszych problemów jesteśmy w stanie każdego poprowadzić na, za rękę i, 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 i pomóc. Jest ogromny wybór preparatów, gdzie dla różnych grup wiekowych, jak wspominałam wcześniej, dzieci mogą. Dopasowywać te preparaty do swoich tutaj upodobań. Natomiast jest też bardzo dużo żywności, najrozmaitszej polskiej i zagranicznej, którą bez trudu możemy kupować dla naszych dzieci. Natomiast w gorszej sytuacji są pacjenci dorośli, uważam, bo, bo niestety oni. Przez ten system zostali tak zaniedbani, no, y, 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 prze, przeszli wiele. Te wszystkie lęki, y, troski, y, y, zwłaszcza mam, które opiek opiek opiekowały się dziećmi, no, w jaki sposób przechodziły y, na dzieci? Y, oni widzieli, jak, jak, y, jak, y, jak, te, jak ci rodzice y, Troszczą się o nich i, i ile łez musieli wylać, żeby, żeby było dobrze. Dlatego oni są tacy trochę wycofani, i kiedy nawet świetnie sobie radzą, bo świetnie sobie radzą, podejmują pracę, ale mają bardzo zaniżoną samoocenę bardzo często tak jest. I kiedy podejmują pracę na przykład, i dzisiaj świat jest tak zbudowany, że dzisiaj ta praca jest. A za chwilę może jej nie być, kiedy tracą, nie mają żadnego zabezpieczenia finansowego. Jeżeli nie są upośledzeni, to nie mają żadnych, żadnego finansowego wsparcia. A dieta jest bezwzględnie konieczna do tego, żeby pacjent był zdrowy. Więc tutaj troszkę myślę, że na tym polu dobrze by było coś zrobić dla tych pacjentów. Ja nie mówię, że dla wszystkich i w każdej sytuacji, ale w momencie, kiedy Zdarza się utrata pracy, to żeby ten pacjent czuł się zaopiekowany i żeby miał jakieś wsparcie finansowe, choćby na tą dietę. To niezwykle istotne. Oczywiście problemy, z jakimi oni się spotykają, to są problemy nawiązywania relacji partnerskich. Bardzo trudno jest, zwłaszcza dziewczętom, znaleźć partnera, który rozumie. Będzie wspierał, pomagał, troszczył się i rozumiał potrzebę bezwzględnej diety. Tutaj tego wsparcia oczywiście takie sytuacje są i to jest cudowna sprawa, ale jest dużo trudniej. Chłopcy mają, mężczyźni mają łatwiej, bo kobiety są wylewne, bardziej opiekuńcze i, i, i troszczą się o tych swoich partnerów. No, ale to czasy się zmieniają może i w tej dziedzinie coś się zmieni dla naszych podopiecznych. No Kwestia fenloketonurii matczynej, więc też w momencie kiedy decydują się na macierzyństwo, muszą być dobrze wyedukowani i wie, wiedzo, wiedzieć, czym jakie konsekwencje i czym grozi trzymanie diety w takiej sytuacji. Więc odpowiedzialność ogromna na nich spoczywa. Natomiast jak każdy, chcą mieć szczęśliwe i dobre życie. No ale najtrudniejsza sytuacja jest jeszcze niestety z tymi dorosłymi upośledzonymi, którzy gdzieś tam e, zostali trochę e, wykluczeni. E, niestety nie ich wina, że nie było w tym czasie, kiedy się urodzili, badań przesiewowych, kiedy nie było e, e, możliwości leczenia, nikt, nikt nie wiedział na temat choroby. E, w związku z tym e, to jest jak jest. Cała e, opieka spada na, wtedy na rodziny, to co one przeżywały i co przeżywają do dzisiaj. E, to jest nawet trudne do wysłuchania. E, to są traumy, to są e, wielkie tragedie ludzkie. I tutaj też to rodzice tych dorosłych pacjentów starzeją się, też są schorowani często. I martwią się, co dalej będzie z ich dziećmi, bo sami potrzebują wsparcia i pomocy, a jeszcze trzeba się zaopiekować tym chorym dzieckiem. Oczywiście matki, które poświęciły swoje życie na opiekę nad tymi dziećmi, nie wypracowały, nie miały możliwości wypracowania sobie, Godnej emerytury, co też jest wielkim problemem naturalnie. No i takie ogólne problemy, które zauważamy i z którymi należałoby coś bezwzględnie zrobić, to to, że biorąc pod uwagę, że dzisiaj państwo finansuje preparaty, że mamy żywność, że mamy diagnozę, przesiew, leczenie, że mamy cały sztab ludzi, którzy robią wszystko, żeby ci pacjenci. Byli zdrowi, żeby mogli godnie żyć i cieszyć się tym życiem, to niestety ja zawsze powtarzam urodzić się w cudownej, kochającej rodzinie to wygrać los na loterii. Ale nie wszystkie dzieci mają takie szczęście. I problem jest, kiedy dziecko rodzi się chore w patologicznej rodzinie. Yy, co wtedy można zrobić? No, Rodzice nie stawiają się z dzieckiem na, na wizyty kontrolne. Lekarz ma związane ręce. Nawet jeżeli odbierane są prawa rodzicielskie i dziecko trafia do domu dziecka w nadziei, że, że tam będzie miało szansę na dobre życie, to niestety w, tej placu, w tych placówkach nie wszędzie, nie chcę tu generalizować, broń Boże, bo są placówki, które. Działają wzorowo, ale są też takie, gdzie niestety nie ma ludzi, którzy przejmują obowiązki rodziców i rzeczywiście z, z troską pochylają się nad problemem tego dziecka i dbają o dietę, która, tak jak wspomniałam, również jest kluczowa, jeśli chodzi o zdrowie tych dzieci. My mieliśmy taką sytuację, gdzie poznaliśmy Rodzinę, w której dziecko trafiło do domu dziecka, rodzice byli pozbawieni praw, ale tam, kiedy pojechaliśmy, z ciekawości zobaczyć, jak, jak funkcjonuje i co z tym dzieckiem się dzieje, to był chłopiec ośmioletni, okazało się, że niestety poziomy ma powyżej 20, dlatego, że nikt nie, nie jest w stanie przypilnować go, jeśli chodzi o dietę. Na korytarzach są lodówki, dzieci. Tam trzymają różne swoje rzeczy. On podchodził, brał, co chciał, jadł. Nie było kontroli, no bo też nie da się zapewnić wszędzie kontroli jeden na jeden. Więc na pewno trzeba byłoby zweryfikować organizację pracy w takich placówkach, ale też taki nadzór. Jeżeli coś się dzieje nie tak, jeżeli jakaś placówka przejmuje takie dziecko, to musi wziąć na siebie odpowiedzialność, ale ktoś to powinien nadzorować. To samo jest z, z domami opieki. Tam jest bardzo podobna sytuacja, że nie zawsze ci pacjenci otrzymują taką dietę, jaką powinni. Oczywiście, niejednokrotnie ci ludzie się starają, ale też jestem w stanie zrozumieć, że jest zapewne zbyt mało personelu, czy nie ma wiedzy, ale uważam, że ci rodzice, ci opiekunowie też powinni brać czynny udział, przyjeżdżać na wizyty lekarskie. Zgłębiać wiedzę, czy na spotkania chociażby w stowarzyszeniu, zgłębiać wiedzę, żeby wiedzieć, w jaki sposób przygotowywać dietę dla tych pacjentów. No to takie z najbardziej chyba istotnych kwestii, które nas tutaj bardzo poruszają. Dziękujemy za te informacje. Ale, czy jest jeszcze coś, co chciałaby Pani nas, nam powiedzieć na koniec naszego spotkania? Na koniec, w zasadzie, to tak. No, przede wszystkim chciałabym pozdrowić wszystkich, wszystkich pacjentów, małych, dużych, jak również ich rodziców, którzy tyle trudów wkładają codziennie, by ich dzieci były zdrowie, zdrowe i szczęśliwe. I jeśli ktoś chciałby do nas dołączyć, to oczywiście serdecznie zapraszamy. Jesteśmy dla Was. Nasze spotkania są bardzo atrakcyjne. Na bardzo wysokim poziomie i co też bardzo ważne dla Państwa, bezpłatne dla wszystkich. Tak więc, jeżeli dzisiaj nie można powiedzieć, że ktoś nie jest zaopiekowany, że ma problem, z którym nie jest w stanie, którego nie jest w stanie rozwiązać, jest tyle możliwości pozyskania i wiedzy w różny sposób, że trzeba tylko chcieć. Więc ci, którzy Narzekają, to chyba niekoniecznie niekoniecznie tutaj działają na korzyść dzieci, ale myślę, że to jest garstka. Też ta po prostu robi wszystko dla swoich dzieci, no, które są najważniejsze. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję również Państwa i moim gościem w kolejnym odcinku podcastu. Rzadko się o tym mówi podcastu, który powstaje we współpracy z firmą VitaFlo była dyrektor Małgorzata Maćkowiak. Z Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Chorym na Fenyloketonurię i Choroby Rzadkie Ars Vivendi. Dziękuję bardzo.